poznajmy zawodnika w narożniku niebieskim. A będzie to 23-letni wojownik Akademii Sportów Walki Boran Team, mierzący 190 cm wzrostu, ważący 84,5 kg, Aleksander Wereśniak! A już teraz czas zaprosić jego przeciwnika. Będzie nim 23-letni, mierzący 188 cm wzrostu, ważący 85 kg i 200 gram. Zawodowy mistrz Polski K1 Polskiej Federacji Kickboxingu, zdobywca Pucharu Europy, Kirill Lenn! Szanowni Państwo, prosimy o brawa dla wojowników trzeciej walki. Piękny obrazek, kiedy wojownicy dziękują sobie nawzajem. Zwycięzcą tego pojedynku przez nokaut techniczny w trzeciej rundzie zostaje Kirill Lenn! Kirill Lenn, jesteśmy po zwycięstwie. Ciężka walka, bo tak de facto. Powiedziałbym, że taka ciężka. Kontrolowałem przebieg pojedynku.
konsekwentnie rozbijałem przeciwnika w tułów. O to właśnie chodziło, żeby w ten sposób skończyć walkę, wybić z niego tlen. No i co, plan się powiódł. Nie powiedziałem, że było mega ciężko. Czystymi uderzeniami może trafił, no nie wiem, z raz. Większość to, co mój przeciwnik robił, to klinczował i to były bardzo krótkie ciosy, które generalnie nie zrobiły mi większej krzywdy. Po pierwszym liczeniu byłeś już spokojny o wynik tej walki? Tak, już wiedziałem, że go mam. Tak to jest, no jak siada kolano na splot, zabiera dużo powietrza, wiadomo, morale spadają od razu. Także tak, byłem spokojny, dużo widziałem, kontrolowałem ten pojedynek. Wiedziałeś, że w którymś momencie nastąpi to przełamanie? Tak, byłem tego pewien. Przeciwnik nietypowy, trochę wyższy ode mnie, dlatego próbowałem walczyć w drugie tempo, żeby on zaczynał, ja żebym kontratakował. No w zasadzie no wyszło tak, jak się spodziewaliśmy. Wszystko super. Które to zwycięstwo przed czasem? Trzecie. Trzecie z rzędu, trzecie przed czasem. To co, gratulować tylko i czekasz na nokauty w twoim wykonaniu? No myślę, że tak. Myślę, że jest na co czekać. Kirill Lenz, dziękuję bardzo. Dziękuję.